Dzień ostateczny nastał. Piąta rano. 140 km do celu. Jedziemy. Jesteśmy w Grecji. Znaki trochę mnie oszukały, ale nic się nie dzieje, nie pierwszy, nie ostatni raz, bo kierowca busa poprowadzi mnie do miejsca docelowego. Tylko, że na samym końcu podróży i zgubił się też kierowca. Co tu się dzieje, to nie wiem, ale podnoszę tył. Albo ja się zgubiłam, nieważne. Nie do końca wiadomo generalnie o co tu chodzi. Firma w budowie, brak twardej drogi, coś mi tu nie gra, pachnie mi tutaj urwanym zderzakiem. Mamy potwierdzone, że to niby tu. Rozładowujemy. Nie! No ja mam tędy wjeżdżać? Wjazd na firmę do obszernych naprawdę nie należy. Zresztą zobaczcie sami. Lecimy z rozładunkiem. Raz, dwa. I znowu problem. Palety w trakcie jazdy się poprzesuwały. I znowu sobie trzeba radzić. Rozładunek zakończony. Trochę się pomęczyłam zamknięciem dachu. A w kolejnym odcinku zawitamy do Aten. Miłego oglądania. No, that's it. Yeah. Dobry. Jest godzina piąta prawie. Ale kitnął. Raczej mają jakiegoś przędziorka. Coś, co mi nie sprzyja generalnie. No nic, chciałam wam tylko powiedzieć, że jak widzicie, potrzeba mocnego charakteru, żeby wejść o poranku do greckiej stacji i kupić tylko kawę. To jedzenie pachnie obłędnie, zawsze wszystko na stacjach ładnie pachnie o poranku. Czy we Francji, czy w Niemczech nawet, ale... No ale tutaj to wybitnie, a jeszcze wybitniejsze jest to, że tutaj są jakieś takie rzeczy słodkie, których nie ma w innych krajach. Powiem wam, jak widziałam, to takie pączki jakby płaskie. No, to ciężko mi było, ale skończyłam tylko na kawie. Ja uwielbiam greckie frappe. Nigdzie w Europie nie ma takiego frappe, jak tutaj. Nie będę mówić głośno, bo kierowcy śpią. Ale no, ono jest przepyszne, ale wypiję sobie później. Teraz tylko będzie normalna kawa. Zrobiliście kiedyś kawę na kole? Ja o dziwo nie piję. Sama dziwo. To co? To jest ostatnia noc. Taka noc. Piąta nad ranem. Jedźmy tu dostarczyć. Piątego dnia dostarczymy. Znaki trochę fałszywe, bo tylko muszę jakiegoś chce mi pomóc. No dobra, muszę zrobić teraz. Jak? Jedzie ze mną gość busa. Ale ja już nie jedzie. To może jest powód, dla którego on powiedział, że trzeba zawrócić. To już jest możliwe.
tyle miejsca. Patrz, to jest on, tak? Ciężko tutaj wjechać. Nie jest tak, że niemożliwe, ale troszkę ciasne było. Gdzie to my spierdolimy? Co tu się dzieje, to nie wiem, ale podnoszę tył. Żeby mi się niczego nie otarło. Jezu, i weź tu taki wjazd. A jeszcze gdzieś uciekł, nie wiem, gdzie on jest. Co ten? Gość odwalił. Coś by to zdecydowanie nie tak. Is it here? This button, please. It's here? Yes. Okay, thank you. New warehouse. Okay, thank you so much. Hi. Hi. Is it here? Yes, it is, but you have to go the other way. Okay. And go in. Put the back, drag back, yeah. And come with the legs. Okay. To see where to okay. Go. But where are the people? Like office or something? There's not office here. Okay. It's a construction area. Okay. So, put it back. Yeah. How do I find people? Or are you going with you? Yes. Ah, okay. Understand. I'm not enough. Yeah, I am absolutely enough. No dobra, teraz mamy tam wjechać. Oh, is there? Fuck. Oh my god. That's okay, that's okay. Okay, I'm making you need to watch there. Because it's like this, the roof. Okay. Scratch, you see? I will show you. See that?
Dobrze. Ready? Ready. Go in? Yeah. At the airport, you're close enough to ask me. Come. Dobra, tak to wchodzi. To już jest dużo miejsca. Tam jest trochę mniej. Dobra, będzie zawodzić. Okej. Okay. Yeah. Wjazd. I tam też. Dobra. Fast! A wiecie co, później trzeba jakoś tam wyjechać. Nie widzę innego wyjazdu, się obawiam. Trzeba było zapamiętać, jak wjeżdżałam po skusie. No i mamy Szkodę, patrzcie co się stało. Odchyliło się i przesunęło się. Kurczę no. A tak myślałam o tym, żeby założyć rozpórki, ale nie chciały się już zmieścić, bo ładunek wystawał bardziej tu, dosłownie. I żeby założyć rozpórkę, to rozpórka się zakłada na deskę. Czyli musi być mniej więcej tu. Kurczę no. Co gorsza, to na ładunku Szkody nie ma, ale Szkoda jest u mnie. Popatrzcie. A nie, już myślałam, że się dorwało. Nie dorwało się, tylko spadło, spoko. Zobaczymy co klient na to. Wydaje mi się, że nie ma problemu. Ale kto wie, może jednak jest problem. Patrzę, że się wszystko jakoś przesuwało. Patrzcie. To są te bułgarskie i rumuńskie drogi. Niestety może człowiek jechać ostrożnie, ale są takie wertepy, że no, odskakuje. Widzicie? Ta paleta wjechała i tamtą paletę też. No nic, dobra. Myślę, że będzie okej. Okay. Dużo nie brakło, żeby to założyć. No ale brakło. Ale jednak trochę brakło. No dobra, teraz jest chwila na to, żeby się pomylować. Jak się będę mylować, to wam coś popowiadam. Mianowicie, jak to jest ze słuchaniem takich nawigatorów na wjazdach różnych? Czasami jest tak, że są wjazdy takie jak tutaj. Czasami wjazd do firmy jest generalnie ciężki. Przychodzi jakiś człowiek i wygląda na super pewnego w tym, co robi, w tym dawaniu kierunków. No i pytanie, czego słuchać, czy nie słuchać. Generalnie zasada jest taka, że wy jako mężczyźni, ale tu są na pewno też dużo kobiet, wydaje mi się, że inaczej taki pomagier, męski pomagier, bo kobieta to mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło, żeby mi przyszła pomóc, to sam fakt tego, że jest mężczyzną, zauważyłam, ale nie ma kompletnie pojęcia o ciężarówkach, o tym, jak się zestaw zachowuje przy manewrach. Tylko przez to, że jest mężczyzną, ja zauważyłam, że oni przychodzą i oni są stuprocentowo pewni, jakby całe życie jeździli ciężarówką. I coś wam pokazują, co macie robić,
i oczekują tego, że wy to będziecie dokładnie robić, a później nagle wychodzi Bubu i oni i spierdalają. Więc generalnie to koniec końców kierowca jest odpowiedzialny za zestaw, kierowca jest odpowiedzialny za szkody. Wiadomo, że osobiście tego nie płaci wszystkiego, ale jak robi szkody, to w jakiś sposób firma musi go za to ukarać. To są to przecież straty dla firmy, finansowe, mniejsze lub większe. No więc generalnie, to z takich pomagierów warto korzystać, ale to jest zawsze mega ograniczone zaufanie. Ten widziałam, że już wprowadził jakieś kilka zestawów. Widać, że to pewnie dwa zestawy są rozładowane, albo jeden, nie wiem, pewnie dwa. Więc już mniej więcej czaił, o co chodzi. Ale wciąż, widzicie, na przełamaniu, jak mu powiedziałam, żeby uważać na przełamaniu, żeby tam się zestaw nie, jak się łamie, przyczepa i zestaw, i są jeszcze złamane, no to wiadomo, że w którymś punkcie się będą cierać. Tam są u mnie już na przyczepie takie przetarcia z jakichś takich właśnie różnych wjazdów na mocnych przełamaniach, więc widzicie, on kompletnie nie czaił, o co mi chodzi. Więc pomimo tego, że wiedział, o co chodzi z tym wjazdem, bo już puścił jakieś ciężarówki, nie wiadomo, co tutaj przeszli, żeby w ogóle wjechać, to widzicie, w kwestii jakiejś innej, no to już nie czaił. Więc koniec końców to kierowca wjeżdża i czy ma pomagiera, czy nie. Ja często robię tak, że przez to właśnie, że jestem kobietą i przez to, co wam powiedziałam na początku, że przyjdzie pierwszy lepszy gość z ulicy i zobaczy blondynkę za kierownicą ciężarówki, to mu się wydaje, że ona jako mężczyzna przecież jeździ osobówką na co dzień, nie? To już wie, to już wszystko wie, więc ja zawsze jestem mega, mega ostrożna i pomimo tego, że ktoś mi może przyjść i pokazywać, ja i tak przy takich ciasnych wjazdach, widzicie jak dzisiaj, on mi pokazywał, wszystko jest okej. Okay. A ja tam żryłam zderzakiem z przodu ziemię. I on miał to gdzieś daleko, bo jemu zależy na tym, żeby zestaw wjechał, niczego budowie mu nie uszkodził i tyle. A że ty sobie coś tam zrobisz, to jest też często takie podejście ludzi w Europie szczególnie, że a to firmowy, firma ma pieniądze. Koniec końców, trzeba ufać sobie. Zobaczymy, ile tutaj w Grecji im zejdzie. Z Grecją tam takie doświadczenie, że im się robić nie chcę. Oj, nie chcę. Na powrocie już idziemy na Słowację. O właśnie, zaraz napiszę maila do Ani, mojej opiekunki z Eurowaku, żeby mi aktywowała Słowację na Ewie i Węgry. Ja na początku roku zapłaciłam 300 euro za to urządzenie słowackie, które... To jest tak, wiecie, że urządzenie słowackie płaci się kaucję, 50 euro. Pół roku od ostatniego wjazdu i trzeba zwrócić. Jak się nie zwraca, to przychodzi ponaglenie, żeby zwrócić. Ale jak to ja w trasie, tam cały czas coś tam przyszło, powiedziałam, dobra, wezmę ładunek na Słowację, pojadę. Później to były święta. Przy świętach, gdzie ja pamiętałam, że później jechałam w trasę, że trzeba zwrócić urządzenie. No i oczywiście, że nie zwróciłam, a później przychodzi tylko rachunek. I rachunki w Europie, wszystkie kraje potrafią sobie upomnieć się po swoje rachunki. Trzeba było zapłacić 300 euro, więc zaraz właśnie aktywuję i będziemy to zwracać. No. Co, one są dłuższe? Nie. Nie, zaraz zobaczymy. Jednak tu nie ma. Może akurat? Może z tyłu zaczniemy, co? Może weźmiemy jedną z tyłu i będzie łatwiej. Te drzwi otworzę. Uwaga, na felgi. A gdyby tak go bardziej na siebie? Tam u góry jeszcze jest 10 cm luzu. A, tylko na przyczepę proszę uważać. Bo to moje.
No nie tylko dlatego, no. A chwila, bo to jest takie lekkie. No dobra, dach mi nie chce siąść. Już wam pokażę, jaki jest problem. Co ja w takim przypadku robię? Tutaj jest równo, ale mi się wydaje, że ten gość właśnie pustkiem taki kilka razy przypychał, to tak trochę, wiecie, destabilizował. Widzicie? O, tutaj. O, teraz dobrze widać. To ma iść na zewnątrz, to co jest w środku, ten kawałek blachy. O tu bardziej, on ma iść na zewnątrz. Więc, no, nie trzeba by było... Gdybym miała kogoś, to by mi to tutaj tak właśnie zrobił, ale w związku z tym, że akurat nie ma nikogo w pobliżu, teraz, że ja przedtem powietrze spuściłam w poduszkach, więc teraz auto odpalę, trochę ruszę i może się ustawi. Tak, że to jest ich nowy magazyn gdzieś tam z 5 km dalej. No, znaczy wiesz co, jeżeli nie mamy takiego potwierdzenia, to ja pojadę po tą pieczątką. Oni powiedzieli, że ja mogę jechać na ten... Dobra, no to dzięki. No, dzięki, hej. No widzicie, bo to jest tak, kierowcy. Ta pieczątka, jak nie macie mieć pieczątki, to zawsze meldujcie, szczególnie jak jesteście w jakichś małych firmach. Bo nie wiem, czy pamiętacie, jak jeździliśmy wełnę. W tamtym roku we Francji. Wiecie, jak ja jeżdżę, nie? Ja jeżdżę, współpracuję z Piomarem i Piomar ma klientów swoich, takich stałych, głównie gdzieś tam z Niemiec, Beneluxu, powiedzmy z tej cywilizowanej, centralnej Europy. A wiecie, ja jak to ja, nie? To tu, to tam, więc ja, Alex mi trochę ogarniał ładunków z giełdy, jak ja chciałam gdzieś tam mieć jakieś różne dziwne destynacje. Czasami, żeby się dostać zimne destynacje, to trzeba było brać ładunki z giełdy. Zresztą dalej tak jest.
W tamtym czasie, gdy było więcej ładunków niż przewoźników, to wiadomo też, że giełdę się dało bardzo fajnie negocjować, więc wszystko ostatecznie spoko wyglądało, ale wiecie, jak ładunki z giełdy, to różni klienci, różne spedycje, bo przecież spedycje dużo też wystawiają, to przede wszystkim spedycje chyba wystawiają ładunki. Więc były i takie sytuacje, była i taka sytuacja, że właśnie rozładowaliśmy to we Francji, co specjalnie ekipa przyjechała. No i się wtedy okazało, że nie mieli pieczątki, ale poprosiłam, żeby wpisali tak, wiecie, dokładnie imię, nazwisko i tak dalej, wszystko było. Przyszło co do czego, to oni, spedycja powiedziała, za dwa dni zadzwoniła i się zapytała, gdzie jest ładunek. Ładunek dwa dni temu dostarczony, ja miałam zdjęcia, kręciłam jak to ja wszystko, nie? No i powiedzieli, że oni tego nie uznają. Że ładunek jest niedostarczony i koniec. Back, yes, there. I understand, but I need to go. Się wkurzał, że o co mi chodzi, dlaczego ja tam tak strasznie patrzę, a to łatwo jest przyjść człowiekowi na budowie, jak sobie coś zaryzam, to on ma to gdzieś, nie? I się tego denerwuje i mi robi presję. A ja już jestem na tyle starym kierowcą, że oni sobie mogą presję robić jaką chcę. Ja sobie włączę awaryjne i będę robić. Halo? No, masz trening dzisiaj? Nie mam. Kurwa. No nie, akurat nie mam, wczoraj miałam, jutro mam. A co, mamy czekać? No mamy czekać. Słuchaj, to ja tutaj ewentualnie mam gdzie stać, a jak nie, to jeżeli mi powiesz, w którą stronę, to ja się ustawię na stacji. Wiesz, że ja zawsze robotę sobie inną znajdę, alternatywną. No, albo coś do zwiedzania, czy chcesz, pytanie. No to wiesz, że u mnie jak te lala, nie? No to sprawdź, gdzie i daj mi znać. Ja, oni jeszcze nie wiedzą, może to będzie dopiero jutro rano, no to mamy cały dzień wręcz. A, no rozumiem. No to dobra. No to ja w takim razie jadę gdzieś tutaj na parking, wyślę ci pineskę i robię inną robotę swoją, robię. Dobra, no. Jesteśmy w kontakcie. No to dzięki, zaraz dobra, ci wyślę te wszystkie kopcie. No dzięki, pa. No i... Słyszeliście. No i tym oto sposobem dostarczyliśmy 2500 kilometrów. Ileś tam krajów, podzieliliśmy ile krajów. Niemcy, Austria, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Grecja. 6 krajów, 2500 kilometrów. I oto dostarczyliśmy. Aż się w tym wszystkim spociłam. No nic, to co? Czekamy na kolejną misję, a w międzyczasie jest misja Ateny i wino. Chyba idziemy po wino. A teraz szukam parkingu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciao!